Oj, poczekajcie, ktoś dzwoni. Kurwa, Marcin. Okej, hej, cześć, Nankiet z tej strony. Zrobiłem sobie przerwę na przepłukanie gardła i kontynuujemy przygodę z Tomb Raiderem. Znów. O kurwa, wyłączył mi się, poczekajcie, wyłączył mi się pad. Ale znów, już jestem, dobra. Już jestem z powrotem, już nagrywam. Co ja mam zrobić, znaleźć Alexa? Ja pierdolę z moją pamięcią, zapomniałem, co mam zrobić po jakichś, myślę, 20 minutach. Także zajebiście. Bardzo szybko. Ale tutaj... Znowu spora grupa przeciwników. A gdzie jest, że tak powiem, ten Alex cały? Ale wiecie, no tutaj to chyba można po prostu to załatwić metodą... Ale z tym bykiem nie jestem pewien, czy to była dobra metoda. Dobra, dobiję go. Takiego giganta. O kurde, złapał mnie. To nie tak łatwo. Tu była jakaś metoda, żeby go dobić. A teraz to on mnie dobije pewnie. Czekajcie, Y? Dobra, no okej. Nie wiem, co za drugim razem jest, nie mogę tego przyuważyć, co on mi każe. Ale uporam się może z jego tymi pachołkami najpierw. To będzie łatwiejsza robota. Chociaż tu poszło szybko. Raz. Czekajcie, tu było na Y. A tu było na Y. Tak samo, dobra, okej. Nie było to takie ciężkie. Wystarczyło chwilę wyczekać. Zabiłem jakiegoś wielkoluda, który wyglądał jak Yeti połączone z jakimś papuasem, maorysem i chuj wie czym. Jep, maorysi to mają piękne tatuaże na... Wyciągarka doliny. Maorysi mają piękne tatuaże na twarzach. Nie tak jak ten ohydny pomiot chuj wie kogoś. Mam wyciągarkę, to mi się przyda. Idę sobie zebrać należne mi nagrody. Więc zaraz użyjemy tej wyciągarki, tylko pozbieram tutaj wszystko, żeby mi nie umknął żaden detal. Jeszcze by mi umknął jeden tutaj. Co to jest tutaj? Z czymś coś? Mogę z tym coś zrobić? Mogę z tego na przykład z łuku strzelić? Nie, na razie chyba nie. Przyciągaj ciężkie przedmioty za pomocą wciągarki. A tak z ciekawości, jak jej użyć? Aha, dobra, już widzę, to się tutaj sprytnie z moim łukiem skomponowało. Wow. Zadziałało. Zadziałało tak, jak miało. Przycisk? Nie. Udamy się tam w tą czeluść piekielną. Hop! Skacz, już nie masz wyjścia. Już powiedziało się już A, to trzeba już powiedzieć B. Znajdź Alexa dalej. Gdzie ty jesteś, Aleksie? Z powrotem? A to jest ten... Aha! To jest ten statek, na którym ja tutaj w ogóle płynąłem, który się rozdupczył. I zaczęła się cała ta afera. Tak mi się wydaje, skoro ona powiedziała, że again, czyli znowu tutaj zawitała. Okej, no to dobrze. No tak, teraz to już na pewno jest ten statek, w którym to wszystko się zaczęło. Musiałem rzucić okiem za okno, bo jakieś tam podejrzane widoki mi migały. No tak, wiele się zmieniło. Życie nie jest lekkie. Tyle się wydarzyło, no właśnie. Podsumowała to chyba najcelniej, jak się dało. I odkryto znowu ciekawe miejsce, ale... O, bym przegapił. Dobra, coś tam. Poszwargoliło tam jakieś dziewczę. Wychodzimy. Wyjdź stąd, no kurde. O, do chuja. Patrolowany jest ten teren. To jest chyba i tak jedyna droga. Mówię o tym Aleksie pewnie mówią. Gdzie on poszedł? Uż ten wydymaniec. Bolało, co nie? Ej, nie będziemy się tak bawić, zajebie cię, kolega. Chyba już wszyscy wiedzą, kto nadchodzi, no co? No już na pewno wszyscy wiedzą, że nadchodzę. Nie, to nie jest dobry karabin na nich. Co to? Nie mam moich ukochanych pestek, żeby tutaj odstrzelić łebki. Dziwne.
Bierz te strzały. Nie rób się czegoś tyle dobrego. O, zjeżdżam teraz prosto na nich. Ten przełamał się, ten statek widzę na pół w ogóle. Czekajcie, on tu na pewno zostawił jakiś podarunek dla mnie, tak? Nie, nie chcę tam wracać, chcę tutaj brnąć dalej. Właśnie pewnie wszystko się pewnie osunie w momencie, jak będę w centrum wydarzeń. No nic, trzeba się zamoczyć. Hop! Otrzepała się, fajnie zareagowała na to wszystko. Idziemy dalej. Kurwa, że ja nie mogę skojarzyć, że to jest ten Alex, ludzie. To jest tragedia. Ale przekonam się pewnie niedługo. Mam nadzieję, że to nie będzie taka tutaj... To on? Chyba go słyszysz. To nie będzie tak na darmo, że on to mi zaraz zginie. Ta gra tak lubi zabawiać się moim kosztem. O, prąd, sorka. Doors blocked. Wyciągareczką to zrobić? No nie, nie, to nie zadziała wyciągareczką. Może shotgunikiem? Dawać tego shotguna, wyjebę tutaj. No co jest, nie mam... No co jest, kurwa mać? Że ja to nawet strzelić nie mogę, patrzcie. Och. Nie podpowiadaj mi. Wydymaniec musiał mi podpowiedzieć. No i co? No i super, fajnie mi się tu wisi, naprawdę. Zaraz się podwieszę na tym haku. Hak wisi tam. Może w niego wyciągareczką strzelę. Zaraz zobaczymy. Tak. Aha, moja wyciągareczka się tutaj przyda. Przypierdoli w to. Demet, nie zadziałało, to kurwy nędzy. Dobra, może teraz to... Jezus Maria, co tutaj to się dzieje? Jeżdżę na prawo i lewo z tym. Tutaj są dłuższe schody tak naprawdę. A możesz gdzieś, kurde, stanąć? Ale na górę czego ma się dostać? Na górę tej rury? To nie brzmi łatwo jakoś specjalnie, nie tutaj. Przepchnijmy to. Na górę tej rury? A kurwa, no musisz... Musisz czekać, stary, aż coś wymyślę, bo... Gdybym dostała się na górę, może tego tutaj górę, poczekajcie. Jak ja to mam zrobić w ogóle? Która mi się wyjebała do Windowsa. Stop, kurwa. Hej, cześć, witam was, ale myślę, że witam was po raz drugi, bo chyba to będzie łączenie tutaj dwóch filmów w jedną całość, z tego względu, że niestety straciłem część nagrania, zostałem wyrzucony, gra mi się zawiesiła, nie tyle wyrzucony do Windowsa, co gra mi się zawiesiła, a wtedy program, w którym nagrywam filmy, czyli Action, niestety tych filmów, nie wiem, nie zakończa, no zrobi z nich po prostu kawałek śmiecia, który można wyrzucić. Także część straciliśmy i zaraz zobaczymy, gdzie się tutaj ten save mi wczyta, bo nie wiem, szczerze mówiąc, bo dostałem takiej małej kurwicy, jak to się stało, że po prostu wyłączyłem to wszystko, mówiąc kolokwialnie, w pizdu i nie grałem już w tą grę wczoraj. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dzisiaj. To jest już, słuchajcie, nie pamiętam tego na 100%, ale chyba straciliście moment, w którym zginął Alex. To znaczy tak, ja tutaj jako Lara oczywiście szedłem w poszukiwaniu Alexa, który tam jakieś narzędzi szukał. Alex to był ten koleś w okularach, taki komputerowiec, i ja go tutaj, Lara go odnalazła, w zasadzie go tam... Dotarła do niego, o tak powiedział, dotarła do niego, natomiast on tam był jakoś uwięziony chyba, przygnieciony czymś, czy uwięziony, coś w tym stylu. Przekazał Larze te zestaw tych narzędzi, które ja teraz muszę wrócić i tam zanieść do bunkra. Natomiast sam został pozostawiony przez Larę, sam to poprosił, został pozostawiony, wysadził się tam powietrza, żeby uratować naszą
naszą bohaterkę. No i tak właśnie kolejna jakby ofiara jest w naszej ekipie, już chyba trzeci zgon, można powiedzieć. No i tym razem również Lara tutaj musiała porzucić naszego, czy tego kolesia i jakby zadecydować. Dobra, złapałem się tego. Opowiadam wam to, aczkolwiek nie jestem dokładnie pewny, gdzie tam mi się ta gra zawiesiła, więc jest taki cień szansy, że coś tam jeszcze zobaczycie, ale wydaje mi się, że niestety właśnie tam chyba około 10 minut grania, 10 tak, coś koło tego, niestety straciłem. Wydam sobie szybko ten punkt umiejętności tutaj na coś, na co mogę. Tutaj nie mogę, tu jeszcze potrzebuję 3 umiejętności. Zobaczymy, co tutaj mam do wyboru. Tu mogę sobie opanować kontra po uniku. To jakaś bzdura w zasadzie. Zobaczymy, co tutaj, czy coś tutaj mogę wybrać, ale tutaj też... Co tam się dzieje? Jest, czekaj mi pies! Poczekajcie chwilę. Czemu to bydle szczeka? Cicho! Cicho! Kurwiszo. Dobra, nie wiem, wydam sobie na to tutaj, bo na nic nie widzę. Zaraz się normalnie zamknę. Po wykonaniu uniku zabij wrogów. Dobra, okej, okay. W takim razie wydam na to, skoro potrzebujesz jeszcze jedną umiejętność i wydukować poziom trzeci. No dobrze, okej, okay, to później. I kontynuujemy. Jezus, jak on mnie wkurwia. Pewnie coś słyszę, otwarty balkon jest, to jest błąd taktyczny. Zostawić otwarty balkon, jak chce się robić nagranie, tak? To był błąd. Tutaj, o więc już muszę zrobić. Dobra, wyciągarką to ściągnę na dół i zrobię sobie tutaj przejście dołem. Teraz wyciągareczka popracuje. I taki piękny dzień mamy, takie wszystko piękne dzisiaj. Super kawa. Mam nadzieję, że ten pies nas tutaj nie będzie wkurwiał. I sobie spokojnie pogramy. Ja teraz wracam oddać, przynieść te jakieś tam narzędzia, które mają pomóc w czymś tam, pewnie w wydostaniu się z tej wyspy. O, jakieś ważniejsze znalezisko? Chyba ważniejsze, bo cały filmik ten... tam. Dobra, okej. Spoko. A tu jakieś procenty też lecą tego wszystkiego. No dobrze, okej, okay, odkładaj to. Strasznie, o, schowała. Strasznie was powiem. Mam powiem, no ładna oczy ta dziewczyna. Wróć do obozu ratowników, rozbitków na plaży. Dobrze, zaraz tam wracamy. Ale coś chciałem powiedzieć, nie chciałem tu mówić żadnej tam jej urodzie oczu. Chciałem powiedzieć, że strasznie wkurwia, jak się gra zawiesi, to raz, wiadomo. To normalnie nawet denerwuje, ale kurczę, to, że tutaj się tracą te nagrania, to mnie wpienia niezwykle. Gdzieś tam taką samą mam, miałem już sytuację z Sleeping Dogs i z paroma innymi grami. Nie jestem pewny, czy z Frapsem też ten problem był, czy z Akrzynem, że te nagrania sobie już niestety do niczego się nie nadają po zawieszeniu się komputera. Nie bardzo wiem, co tutaj mam zrobić, ale tam jest jakaś lina, poczekajcie, może na tą linę mam. Zobaczymy, skoczymy na razie na tamtą linę. No, ja kurwa, oczywiście postanowiłem po prostu spaść w pistol w dół. Tam? A dobrze, skoro tam jest, tutaj była jakaś strzelanina, a to chyba się jeszcze raz nagrało. No co jest, myślałem, że teraz już nie da rady przejść, tak, idziemy gdzieś tam. Niestety teraz jest, muszę sobie rozjaśnić ekran, bo teraz jest już u mnie samo południe i nie wygląda za dobrze na ekranie. Mogę tak samo to pociągnąć, też to zrobię. Czemu nie? Teraz mogę to robić, to sobie to będę robił. Przedtem właśnie nie wiedziałem, po co te rzeczy są, ale teraz mogę tutaj robić wielką rozpierduchę. Spójrzmy. W tamtym też kierunku mam się udać, więc może to mi coś pomoże. Chyba tak, o widzicie, od razu się droga otwarła. Odkryła, tu leżą jakieś niespodzianki. Czyli tak, dzisiaj myślę, że sobie gdzieś nagram około tutaj 20 minut i wtedy to połączę. Myślę, że połączę te odcinki, żebyście nie dostali czegoś tam
jakiegoś 10-minutowego zlepka z, na końcu zawieszeniem się wszystkiego. Okej, okay, pomarańcze. Co to jest? Tutaj coś trzeba pokombinować. Coś tu muszę pokombinować, ale jeszcze nie wiem co. Czy tam jest ściana, którą można się przyczepić? Poczekajcie, bo takie ściany już chyba tak. Tak. Okej, okay, jedziemy tam. Widzicie, teraz na X-ie można się pięknie do góry. O Jezus, no to musiałem, że znowu, żeby ta gra mi się zawiesiła. Nie wiem, czy u was też będzie na nagraniu takie przywieszenie się tego wszystkiego, ale... Wyglądało to dramatycznie już. Nie wiem, na dół? Chyba na dół. To jest obóz, ale zapewne już odkryty przeze mnie, prawda? To nie jest jakiś nowy obóz, nie? Jezus, jakby mi się ta gra znowu zawiesiła, to po prostu z frustracji bym chyba eksplodował tutaj. A gdzie ja się mam dostać? To jest przede wszystkim pytanie. Wróć do obozu rozbitków. Oni są raczej gdzieś w okolicach plaży. Zobaczmy, gdzie tutaj ta droga prowadzi, bo coś mi się tam nie uśmiecha znowu zjeżdżać po tych linach. Czemu tu mi nie pokazuje kierunku teraz, gdzie mam iść? No, żeby to nie było jakieś, jakaś znowu kopalnia, czy jakiś cmentarz, czy coś innego, żebym tutaj nie stracił mojego cennego czasu. Dzień dobry, jestem chyba blisko. Raczej sądząc po tej melodyjce takiej tutaj radosnej dosyć, to jestem. Jestem w miarę blisko. W ogóle nie poznaję tego terenu. Zrobiło się ciemno i teraz co? Użyć tutaj znowu tej wyciągarki? Chyba tak, dobra, używajmy sobie tutaj ile wlezie. Czy widzę, o czymś pomoże, to się teraz okaże. Pewnie tak, bo tutaj musiałbym jakoś chyba spaść po prostu na dół, żeby tam się do nich dostać. Kurwa, znowu przez ten otwarty. Cicho! Amok! Będziesz miał zaraz duży kurewski problem ze mną. Poczekajcie, zamknę drzwi. Dajcie mi minutę. Minutkę. Do kurwy nędzy. Amo. Przepraszam was bardzo, już jestem, nie wiem ile to trwało, mam nadzieję, że chwilę zamknąłem chuja fona na wszystkie spusty, nie sobie tam szczeka gdzieś w swoim pokoju. Nieprawdopodobne bydle, no człowiek sobie dla niego dobrze, otworzy mu balkon, otworzy mu okno, a ten kurwiszon po prostu gdy będzie szczekał cały czas. No patrzcie, to jest właśnie to, jak się chce zrobić zwierzęciu przysługę. Dobra, wsiądziemy sobie na to, bo chyba nie mam wyjścia. Jezus, nie spadnie mi tutaj. Okej, okay. Ależ mnie ten rola, nawet teraz go jeszcze słyszę jak szczeka. Następnym razem, jak będę nagrywał, to zamknę dziada w piwnicy. Cała kurwa linia fabularna nam ucieknie. Oj, ale to są przeciwnicy. Czemu ja się spinam do kurde przeciwników, a nie do mojego obozu? Nie wiem, czy to była jedyna droga. Wystrzelam ich jak kaczki. Ale mali mieli cwaniaczki szczęście, że mi się poschylali po nogach. Przynajmniej trafiam. Co ja tak słabo z nabojami stoję? Strasznie słabo. Tu jest obóz w ogóle? Oj, tutaj obok mnie chyba obóz. Oj. Tak, to jest obóz, dobra. Chodź tu, no, tak ja nie jeden. Dobra, zrobię tak, że pierwszą granatę na... To ich powinno trochę uspokoić. Żyją? Nie żyją i bardzo dobrze. Strasznie mnie wkurwili.
Okej, okay, dobra, to jest kolejny obóz odkryty przeze mnie. Czy to cała strzelanina była, słuchajcie? Teraz nie mogę zlokalizować tego miejsca gdzieś tutaj, tak? Oni byli po drugiej stronie. Aha, to nas dzieliła jakaś mała przepaść, którą sobie teraz pokonamy. Jezus, ten pies tam dalej szczeka, naprawdę. Spodziewałem się po nim jakiejś większej inteligencji. Ale jednak daleko mu do małp człekokształtnych. Posiedzi tam sobie w zamknięciu. To może zmądrzeje. Ale piękne teraz widoki. O kurde. Nie wiem, czy miałem coś robić, czy to się samo dzieje. Ale chyba samo. Muszę sprawdzić, czy mi się tam coś z pamięcią w komputerze nie uwieprzyło, bo nie wiem. Albo po prostu trzeba dokupić już pamięci. Mam chyba 10 giga, nie jestem pewny ile. Być może trzeba, może już pora po prostu, żeby mieć 16. Może gry mają już jakieś takie wymagania troszkę większe. Żeby tak nie przecinały. Muszę się nad tym zastanowić głęboko. Dobra. No został to trochę za mało powiedziane. Ile ich jeszcze zostało? Czterech z Larą liczyć. Chyba tak. Nie, poczekajcie. Nie wiem, czy nie pięciu. Tutaj widać trzech, czterech, ale jeszcze nie wiem, czy to jeszcze jest. Tak, jeszcze jest tak, czyli zostało u nas pięciu. Ale tamten jeden to jest konfident oczywiście. Ten blondynek z wąsami. W ogóle on wygląda tak, kurczę, na jakiegoś pedofila. Odblokujemy sobie krzesło, żeby się troszkę pobujać. No co, miało być to jakieś części przyniesione, miało tutaj coś się, jakiś przełom z tego zrobić, nie wiem, czy oni czekają na świt. Bo i taka jakaś nostalgia wzięła. Ej, chłopie, ty nic od myślenia. Okay. Tak. Wow, kurwa mać, człowiek im dupska ratuje. Człowiek im tu różne rzeczy pomaga, przynosi jakieś sprzęty, a ci kurwa odjeżdżamy tak czy tak, no, powiem wam, świat jest czasami kurewsko brutalny. Łowczyni burz zacznie się wspinać w kierunku bazy badawczej. Gdzieś tam hen do przodu. Idziemy. Zdenerwowali mnie. Niech sobie odpływają, a ja sobie będę tutaj radził sam. Proszę, coś sobie już znalazłem. Na razie udaję się tam po prostu w tym kierunku, gdzie mi ten instynkt potrzebuje. Mam nadzieję, że się nie zabiję po drodze zeskakując. Dobra, tam mam dosyć daleko, bo tą skrzynkę to sobie dam spokój. Tu jest jakaś konstrukcja dziwna. Zobaczymy, strzelimy w to od razu z łuku, zobaczymy co się stanie. Oj, poszło, dobra, myślałem, że za słaby sprzęt mam. Ale poszło, na szczęście nic tu nie leżą. Dla mnie różne punkty, prezenty, inne rzeczy. Dziwne dzwoneczki słyszę w tle cały czas. Trochę takie irytujące nawet. Dobra, idę tam. Co tu jest? Co to jest w ogóle? Co to wszystko przedstawia? Dziwne rzeczy. Ale pociągnę za tą... Chyba dźwignię. Zaraz się okaże zresztą. Pociągnę. I co? Winda powiedzmy, prawda? Instynkt przetrwania. No nie wiem, czy to samo pojedzie, jak ja w to wejdę. To nie ma jakiegoś przycisku chyba żadnego, żeby tą maszynerię uruchomić w ogóle.
Ale jest tutaj, o, dobra, okej. No to jest taka, słuchajcie, winda, po której trzeba sobie z buta wyjść. Niezłe. I gdzie dalej? Co teraz? Dobra. Nie tak, taką metodą nie będziemy tutaj współpracować. Na spokojnie. Dobra, okej. I wspinamy się. Może to będzie jakaś większa wspinaczka, nie wiem. Zaraz się wszystko okaże. Uff. Ciekawe, ciekawe, czy ja to teraz dobrze robię, bo... Ale w sumie wyszedłem na górę, no to źle nie robię. Instynkt przetrwania. Wejdź do bazy badawczej. Okej. Myślę, że tutaj jest w miarę dobre miejsce, żeby... Co tam jest na górze? Jakieś fajne kolorki. Myślę, że tutaj przerwę ten odcinek. Połączę to wszystko w jedno, zrobię coś z tego, jakiś zlepek filmowy i będzie dobrze. Także hej, na razie. Klikam tutaj sobie, żeby koniec nagrywania, żeby mi się to już na pewno nie zepsuło i żegnam was. Hej, hej, na razie.